Siema wszystkim z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym odcinku z Need for Speed Most Wanted. Jak widać zaczynamy z Sonym. Pierwszy wyścig to jest tor. Tak, wiem, że mi włosy stoją trochę na kamerce. Zresztą to widać. Mam dwa kable. Jeden mam słuchawek do komputera i do mikrofonu, a drugi mam... kurde, nie wyszedł perfekt stat, no. Jak zauważyliście, fabryczny Chevrolet Cobalt SS albo Camaro SS, nie pamiętam. Cobalt SS, widzę. Jest szybszy, nie jest tuningowany. Znaczy, nie, to nie stuningowali sobie go wizualnie, tylko czy stuningowali go również jeżeli chodzi o osiągi tego, na przykład Lexusa IS-300. A tak jako ciekawostka, IS-300 to jest bodajże pojemność skokowa silnika, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, i nie wiem kiedy, ile mi starczy pamięci na kamerce. Teraz sobie też ściszyłem jeszcze trochę. Mam nadzieję, że to w ogóle słychać mnie teraz lepiej niż w poprzednim odcinku. Też w poprzednim odcinku dałem dźwięk z jakoś tam innego źródła audio. Teraz mogę nagrywać jednocześnie osobno audio, osobno kamerkę. Osobno kamerkę, osobno swoje audio i osobno grę. Po prostu to przy montażu wychodzi, łączę to razem na przykład. Mogę również nagrywać kamerkę i swoje audio jednocześnie i mogę również... kamerkę i swoje audio mogę również nagrywać jednocześnie, a osobno... nagrywać jeszcze grę. Planuję sobie też nagrać jakiś półgodzinny odcinek. Nie wiem ile mi się z tego uda i ja ledwo co siebie słyszę teraz. Znaczy, dlatego mówię trochę głośniej, żebym sam siebie słyszał przy okazji. No dawno też, tak jak mówiłem, nie... Znaczy dawno. Przyzwyczaiłem się do grania na laptopie, a nie na PC stacjonarnym. Więc... dlatego też przy okazji było słychać w poprzednim odcinku tak głośną klawiaturę. Matko, nie chcę mi się tego czytać. Przejdziemy sobie najpierw wszystkie wyścigi i wszystkie notowania i wtedy zobaczymy jak będziemy stali z gotówką. No, Volkswagen, Fiat i Lexus. No i Chevrolet Cobalt SS. Co prawda brzydki jest ten Chevrolet na początku. O, perfect start. Znaczy doskonały start. Jakie mam grę Need for Speed Most Wanted po polsku. Need for Speed Most Wanted 2005. Bo jest jeszcze 2015. 2015 jeszcze jest. Nie wiem jak mi tak w ogóle słychać teraz. Bo nagrywam to... gdy moje gardło trochę wysiada. Policaj. Jakieś 6? 4 się ściga, nie 3. Nauczcie się liczyć tam, policaj. Kurde no. Wygoniłem się o ścianę. Przy okazji być może będziecie wiedzieć, dlaczego mam nick Zwycięzca na YouTubie. Wiedziałem, że po zapowiedzi serii, wiedziałem, że chcecie mieć serię, no to nagrywamy serię właśnie z NFS Most Wanted. Planuję nagrywać tą serię jakoś półgodzinne odcinki. Co prawda ja sobie zwiększam wtedy do montażu. No tylko jeden radius, a nie dwa faktycznie. Jeden jest bezpośrednio ze mną, o trzy radiowozy nawet jadą. Któryś coś rozwalił. To o cztery radiowozy. One są na tyle łatwe, że pierwszy poziom latowań to jest po prostu... Początki są bardzo łatwe, czego nie można powiedzieć o późniejszych... o późniejszym systemie. Jak to było wtedy w Need for Speed Carbon. It's a classic girl, baby. Muszę krócej niż 4 minuty uciekać oraz dłużej niż 2 minuty. Znaczy 3 minuty. Wystarczy, że będę uciekał, to... No chodź tu. Tu jestem, ej! Co to jedna? Tu jestem. Jebłot. Dlaczego zero? Nie wiem, czy sprawdziłem wszystkie radiowozy na łódce, chodzi. 2 radiowozy są uszkodzone. Tamten też się wywali. No właśnie, bo po co? A, bo to chyba będzie, że chodzi, że jednego muszę 2 uszkodzić. No chodź tu, koleś. No, tu jestem. Te początkowe notowania są wkurzające, bo może bardzo tępi. Znaczy naprawdę tępi, jeżeli chodzi o początkowe radiowozy. Przechodzi pierwsza zabawa z policją. Dlatego nienawidzę tarykarzy. Muszę jechać krócej niż ile? Niż 4 minuty. O, próba czasowa zaliczona. No kurde. No nie trafiłem cię. Ej, hola. Gdzie się pchasz, typy? Ja chcę wykonać te 3 zadania, no. A, nie mam nitra. Kurde! On też wjechał tu jednak. Dobra, muszę zawrócić na tym stadionie, bo chcę go zgubić poprzez zniszczenie go. Wjechanie do miejsca, gdzie można się ostudzić. Jedziesz ty za mną? Tak to się robi. Tak to się robi, kurde. To 6 zniszczonych radiowozów. 5000 notowań. Kolejne 5000 notowań. Kolejne 5000 notowań. 15 już zarobiłem za same wykonanie zadań. Nawet nie muszę robić tych fotoradarów, a fotoradary są łatwiejsze niż... Czy muszę robić? Muszę robić fotoradary. 130 na godzinę muszę jechać. Rockport PD's trying to shut us down. They're everywhere. Now, if you get into pursuit with them, the longer you go, the more heat you bring down on your ride. The more heat, the more cops. To get out of a tight spot, just crash into objects on the road. I call them pursuit breakers. When you hit one, it either takes out the cop or forces him to stop and deal with the aftermath. Trust me, it works. Each pursuit breaker is marked in the world with a pursuit breaker icon. Now, to drop the heat on your ride, just park in a safe house for a while. Cops lose interest in rides that disappear from the streets. But if you need to drop your heat fast, roll into a shop and change your look. Body kits, paints, it don't matter, as long as they can't recognize your ride. No, przy okazji mi jeszcze pokazano, jak o co chodzi z tymi. Radarami. Może mi się uda nawet pokonać tego samego i uzyskać od niego auto. No kurde, jeszcze też leje. Nienawidzę jeździć w Need for Speed Most Wanted w trakcie deszczu, ponieważ samochód ma słabszą sterowność i dłużej hamuje. Zresztą tak samo jak w rzeczywistości. Zapisz. Nie chcę wyjść do jazdy dowolnej. Muszę jeszcze jeden wyścig wygrać. Tak, nie to. Muszę jeszcze jeden wyścig wygrać i... No, ale to jest eliminacja. Ja nie lubię eliminacji. Not matter. Nie wiem, co to był za samochód, ten obok mnie po mojej lewej stronie, ten biały. Ten biały, to jest Cadillac chyba. Cadillac, Chevrolet, Mazda i Volkswagen. To przede mną to na pewno jest Mazda RX-8. Wypadł koleś. Fu, różowy Volkswagen. A to jeszcze facet jeździ różowym samochodem. Ja pierdykam. Nie wiem w ogóle, która jest godzina, także to... Mam lekką dupę. Co prawda, jeżeli chodzi o pierwsze wyścigi... są bardzo łatwe. Wszystko na początku jest bardzo łatwe. Stopniowo się zwiększa poziom trudności. Całe szczęście, że to nie jest w ten sposób, że wszystko naraz od razu idzie. Mam nadzieję, że nie będę miał tego błędu. O, golfik różowy. Różowy samochód odpadł. Długo sobie nie pojeździł, minutę 20. Więc... O, nie wiem, czy ja nie będę dublował przynajmniej tego Mackę albo Simona. Simon said. Coś mi się wydaje, że niedługo będziemy... Znaczy, jak będziemy bliżej szczytu czarnej listy, to... będzie proces dążenia do jakiegoś tam kierowcy w 2 odcinkach i sam wyścig chyba w 3 odcinku. No, Macka odpada. Międzyczas 16 sekund 54. Co oni mają? Fiaty 126P czy co? Nie no, może Simon ma Fiata akurat. Bo nie wiem, jakim on autem je teraz jedzie. Nie wiem, on jakim autem teraz jedzie. Coś nie mogę się wysłowić ostatnio. Mam problemy z wysławianiem się. 17.01, no serio. Ładne zdjęcie, tak swoją drogą. Hey man, that chump Sonny is looking for a run. He's still pretty fresh on the blacklist, so now's your chance. Don't blow it. Hamuj! Dobra, jedziemy do sklepu. Wiecie co, po prostu że zrobię to szybciej będzie, jak wejdę do krajówki. Zapiszę sobie... Będę do kryjówki, zapiszę sobie, wyjdę do jazdy dowolnej i obok kryjówki mam akurat sklep, także... Widać zresztą na minimapce. Dobra, osiągi sobie zróbmy. Tyle na ile mnie stać. A, nie mogę. 5,5 tysiąca, no serio. Dobra, sorry za tą przerwę, ale po prostu musiałem usunąć. Skrzynię biegów mnie nie stać, a zobaczymy czy... Nie mogę... Nie mogę... Tu też nie mogę... Co jest? O, hamulce mogę jeszcze i turbosprężarkę. No serio... To 100 za dużo. Mogę tylko silnik co zrobić. O, to jeszcze 5000 kosztuje. To nie. Dobra. Lecimy na wyścig z... Z kierowców czarnej listy. Pierwszy wyścig z kierowców czarnej listy. On jest łatwy w miarę do pokonania. Piękny lot. A i w opisie macie tak od epickich akcji World of Tanksa do teraz. Znaczy podejrzewam, że do każdego odcinka będę dodawał link, w opisie dwa linki do World of Tanksa i do World of Warships, także jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mogli ze mną po prostu zagrać. Dobra, lecimy wyścig z Sonnym. On jest nowy i on jest w miarę łatwy do pokonania. Znaczy fakt, ma start lepszy niż Chevrolet. Golfik ma start lepszy niż Chevrolet. Podejrzewam, że ogląda mnie osoba, która jeździła... Albo jeździ, albo jeździła Golfem. Volkswagen... No kurde, co za dureń. Cieszę się, że na początku Chevrolet ma, no to jest na tyle mobilny, znaczy mobilny to złe słowo, na tyle ma dobrą sterowność i na tyle adekwatne prędkość i przyspieszenie, że nie trzeba było hamować na tamtym miejscu. Tak są też czasami błędy na tej tabeli, co macie w prawym górnym rogu. Wow! Sorry ziomuś, wywaliłem się o twój płot, ale musiałem jakoś uniknąć wypadku. O, podskoczyłem chyba. Zresztą o tyle jest fajne w Need for Speed Most Wanted to, że... w trakcie wyścigów z kierowcami z czarnej listy nie goni nas policja. cały czas czasami błędy związane z fizyką jazdy, że mi samochód jadąc tak, przewróci się przewróci mi się na bok. Kurde koleś, nie przed metą bezpośrednio. No, błędy. Byłem przed nim, a mi pokazał się za nim. No comment po prostu. W Wolsie widziałem ostatnio, prezydent Putin gives no comment. Coś tam jeszcze było. A tak w ogóle to pozdrawiam GTK, pozdrawiam Scorpiona A6 i wszystkich, którzy nagrywali ze mną Need for Speed Most... którzy nagrywali ze mną Need for Speed World. Urdera! No co za... A to było ładne akurat przed chwilą. No nie go dość, że przegrał z nim. Dawaj Chevrolet! No, fuck you. Z tym dostaczakiem. No nie, no tam jest meta już. O, kamerka mi się wyłączyła, zupełnie nie wiedzieć dlaczego. No nie, no. Dobra, zobaczymy się jak wygram z nim ten wyścig. No, wyłączyłem nagrywanie i od razu bezpośrednio po wyłączeniu nagrywania wygrałem z nim. No o co tu chodzi? A tak, wiem, że macie jakieś takie wąski program na nagrywanie, nie wiem dlaczego, bo jak zobaczycie za chwilę zdjęcie, znaczy na końcu zdjęcie tego z gry, znaczy zdjęcie z ekranu, mam grę na full screenie, a nie mam na tylko takim wąskim pasku. Trochę będę miał do montażu przy Need for Speed Most Wanted. Ale lubię sobie pomodować, jeżeli wam się spodoba taki system, to będę... Znaczy staram się montować wszystkie odcinki z dobrą jakością. Głównie też się staram nad wotewickiej akcie. Najdłużej mi schodzi, bo na przykład nad ostatnim odcinkiem, czyli 11 odcinkiem z WOT Epickie Akcje siedziałem, żeby wam nie skłamać. Sumując wszystko, siedziałem jakieś... 7 godzin? No oczywiście nie pod rząd, nie? Ale... siedziałem przez parę dni po na przykład godzinę. Czy po pół godziny montowałem, bo nawet rodzice mi nawet nie dają montować czegokolwiek. Nie dają mi nawet nagrywać dla was, także... No nie, jeszcze przed metą mnie wyprzedził, co za dureń. Muszę przestać gadać na nagrywaniu. Podczas nagrywania się. No chodź tu, dziadu. Wywalił się od tira. No, także przeciwnicy też mają czasami takie błędy, robią głupie. A dzięki temu, że on zrobił błąd, ja wygrałem z nim. Tak to podejrzewam, żebym go nie dogonił. No, dalej. Gratulacje, możesz teraz wybrać dwie kretyny ręce do... Nie zdążyłem przeczytać. Zasadniczo zabiorę wszystko od środka i teraz idę lewo albo prawo. Ale no chyba, że dostanę... kart dowód rejestracyjny samochodu rywala od razu. 14. O, ta za samochód chcę, ponieważ on ma bardzo zarobisty IS-300. Zarobiście IS-300 sobie zrobił. Przeczytam wam trochę też o nim to, co tu jest napisane. Ten szalony dureń robi niezłe zamieszanie na... przepraszam, na czarnej liście. Ma ksywkę TAS. Robi niezłe zamieszanie. Na czarnej liście ma ksywkę TAS. Nienawidzi glin, a oni nienawidzą jego. Uważaj na siebie, gdy jest w pobliżu. Grasuje po ulicach Rockport, szukając nowicjuszy. Ładne auto ma zrobione. Aha. Nie chcę mi się tego czytać, także możecie sobie zapauzować. Jeżeli chcecie tego to przeczytać. Dobra, zobaczmy jakie mam osiągi do zrobienia. Nie mogę. Skrzynia biegów 4800. Zawieszenie... No, muszę zawieszenie sobie usunąć. Do kasy, tak. Chyba, że będzie Volkswagen szybszy, to wtedy sprzedam po prostu... Wtedy sprzedam po prostu Chevroleta i stuninguję sobie... No mogłem od razu tak zrobić, że sprzedam sobie Chevroleta, a stuninguję tego Golfa. Dobra. Tak. Nie tutaj, tutaj. Dobra, sprzedaję Cobalt SS. Biorę Golfiacza. No kurde. Wychodzę do jazdy dowolnej. I idę sobie stuningować auto. O, może mi się kamerka zaraz wyłączyć znowu. Także... Końcówka filmu będzie bez kamerki. Silnik, zobaczmy. Tu mamy... Skrzynia biegów mamy. Zawieszenie... Zawieszenia nie mamy. Podtlenek azotu... Mamy... 8500. No to nie mogę. 11600. Zakupiliśmy. No, kamerka się wyłączyła. I zarąbiście. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tylko trening osiągów. Znaczy wizualny. Mogę mu dać spoiler jakiś? 4700 będzie? To nie, to jest a felgi czy mogę wymienić? OZ. Nie, nie mogę wymieniać. Chyba, że wezmę te tańsze. No najtańsze to jest 1000. Okej, więc w tym odcinku z Need for Speed Most Wanted to by było na tyle, także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić kciuka w górę. Jeżeli nie subujesz kanału, możecie zasubskrybować kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć!